trzecim zespołem Roberta Bylewskiego, który na pewno wpisał się w historię naszego roka, był zespół Armia. Zespół Armia działa nadal i w tej chwili jest prowadzony, jak wiadomo, przez Tomka Budzyńskiego, ale początki Armii to współpraca Roberta Brylewskiego z Tomkiem Budzyńskim. I właśnie z tego ścierania się tych dwóch niewątpliwych indywidualności wynikło coś niespotykanego. Powiedzmy sobie szczerze, zespół Armia proponował muzykę postpunkową, ale o brzmieniu przedziwnym. Był to zespół, który nie tylko brzmiał w szczególny sposób z powodu takich podniosłych partii waltorni Banana, ale także z powodu tego, co grał na gitarze Robert Brylewski. Otóż Robert umiał stworzyć w studiu taką szczególną ścianę dźwięku. Armia to była punkowa energia, ale też patos, niesamowitość, no i oczywiście poetyckie teksty Tomka Budzyńskiego, które w tej oprawie jeszcze zyskiwały. Największe wrażenie to zrobiła na mnie Armia, bo to, wiesz, przedowa muzyka najbardziej na mnie oddziaływała przez długi czas. Sam grałem rzeczy w podobnych klimatach i to, co on robił z Armią, wiesz, było takie, wiesz, najsilniej energetycznie do mnie pasujące. Ale wiesz, zawsze mi ujmowało to, że Robert wymyślał rzeczy, których wcześniej nie było. Zaczynał coś, najczęściej to porzucał, ale inni już, wiesz, wchodzili w ścieżkę, którą on zaczynał. Zawsze mówiliśmy, że gramy muzykę bajkową i uważaliśmy, że nasze utwory są takie bajki. Przynajmniej w tamtym okresie były to bajki i dziury w świadomości. Bajka to jest taka dziura w świadomości, ponieważ opowiada o prawdzie ogólnej. Tak ogólnej, że mogą zrozumieć to dzieci, nie? No więc my żeśmy grali zawsze i opowiadali bajki, czego dowodem utwór Trzy bajki. W 1988 roku, kiedy przestałem grać w zespole Moskwa, w tym samym mniej więcej czasie odszedł od Armii Żwirek basista i Robert Brylewski zaproponował mi wtedy grę w Armii. Armia wtedy była jedną z moich najbardziej ulubionych zespołów, także i po prostu byliśmy przyjaciółmi wszyscy, także to była dla mnie bardzo, bardzo miła propozycja. Taką moją pierwszą płytą z Armią była Legenda, potem jeszcze parę płyt, aż do płyty Trio Dante. I to, co w Armii było, tak z perspektywy też takiej miesięczosowej patrzę na to, było takim najwięcej po prostu rzucającym się w oczy elementem, to była właśnie wzajemna przyjaźń, poszanowanie, jakiś taki właśnie poglądów, dlatego że każdy miał właściwie był miał trochę zupełnie, miał inny, inną taką, inny właściwie światopogląd, inne idee przyświecające mu w życiu, ale właśnie łączyła nas poza przyjaźnią też właśnie tolerancja, poszanowanie siebie nawzajem i to było bardzo mocne, to było bardzo ważne, myślę. Poznaliśmy Marcina Millera, naszego wspaniałego przyjaciela z Londynu, który umożliwił nam dalszy rozwój przez to, że zakupił sprzęt, na którym mogliśmy nagrać płytę w ogóle samodzielnie. Mieliśmy okazję pomieszkać na wsi 2 lata w miejscowości Stanclewo i tam właściwie ten sprzęt rozlokowaliśmy i dokonaliśmy nagrania płyty Legenda. Już sam fakt, że była ona nagrywana
wśród pól i lasów, a nie gdzieś, tak jak to często bywa w tak zwanym undergroundzie, gdzieś głęboko pod ziemią i w piwnicy, której śmierdzi. Wszyscy o tym wiedzą. Stawaliśmy razem z ptakami, słuchaliśmy śpiewu ptaków, chodziliśmy na grzyby, było czyste powietrze, czysta woda w jeziorze i to wszystko jakoś na nas oddziaływało. I trochę z tego śpiewu ptaków i trochę z tego zapachu kwiatów na polach coś tam jest w tej płycie. I uważam to za szczytowe osiągnięcie jakby mojej współpracy z Robertem Wyleskim. I to były wspaniałe czasy. Zacząłem się zajmować działalnością studyjną i produkować dużo muzyki mechanicznej. Kiedy Paweł Kelner usłyszał te taśmy, różne próbne takie, po prostu je zarekwirował i dopracował do tego nowoczesne wokale. Teksty takie dotyczące rzeczywistości bieżącej, jak to zawsze Paweł. I wydaliśmy nagłą płytę pod nazwą Techno Terror, Maxi Kellner. Trochę przypadkową, a trochę wariacką, taką zupełnie nową muzyką. Niektórzy się dowcipkują, że byliśmy protoplastami Disco Polo. To dosyć fajna zabawa. Kiedy wszystko umiera, wybawimy się. Kiedy wszystko umiera, wybawimy się. Zabawiamy się. Kiedy wszystko umiera, wybawimy się. Maxi Kellner, Techno Terror, w postaci dziwnych piosenek, które śpiewają, już jakby na nowo odkrywając świat, chcąc być na nowo dziećmi, też świadczy o takiej drodze cały czas nie bania się być dziećmi, nie bania się być naiwnymi, nie bania się tego, że nie chodzi o to, że świat nas wyzyska, chodzi o to, żebyśmy my mogli pokazać światu całą jego niewłaściwość, całą jakąś niekonsekwencję w stosunku do nas samych. Zmieniamy orły na wrony, orły się na orły w koronie. Zmieniamy nazwy trasów i ulic, ale czy mentalnie też się zmieniamy? Mentalnie. Młodzież zmienia szkolne teczki na noże. Trudno jest być bezpiecznym wieczorem na dworze, na spacerze. Gada Kryzys to był taki projekt, że my nigdy nie zakładaliśmy, że zespół definitywnie rozwiązujemy. Natomiast dosyć fajnym założeniem było to, że będziemy sobie grać, funkcjonować, niekoniecznie będąc uzależnionym od wielkich wytwórni płytowych. Pozostał taki ślad, wiesz, takiej goryczy, goryczy niespełnienia, goryczy, że, wiesz, że robiliśmy coś, co się jakoś fenomenalnie zaczynało, co nabierało rozpędu, wiesz, i co nie mogło być zrealizowane. Myśmy w tamtym czasie jeszcze, wiesz, zdążyli wymyślić dużą ilość fajnych piosenek, które nigdy nie zostały nagrane, wiesz, i było nam żal tego. W związku z tym postanowiliśmy nagrać płytę, na której znalazły się te właśnie stare, nienagrane piosenki. I jak zaczęliśmy nad tym pracować, to siłą rzeczy napisaliśmy parę nowych piosenek, wiesz, i wydaliśmy płytę właściwie koncepcyjną. To cały czas jest taki otwarty projekt, jeżeli takie czasy ekonomicznie dla nas przyjdą zdrowe, że będziemy mieli taką możliwość, to być może nagramy jeszcze parę piosenek, bądź też wrócimy do paru starszych.